serdecznie przywitać na tegorocznym locie dinozaura Usowskiego szczepu 277. Nie wiem, trzeba uznać, że to była pierwsza taka impreza w historii. Bardzo się cieszę, że jesteś na tym obozie. No większość z was przejechała setki kilometrów. Przynajmniej 200, żeby tutaj się pojawić. Z tego co wiem, jeszcze więcej was jedzie. Tym bardziej mnie to cieszy. Do dużej doszli sprawy. Wrócić i ja i tak w piątek wyjeżdżał na Mazury. Tam sznurówki ziemi dotykają. No dobra, Bartek, gdzie? Bardzo podobnie. A ile osób tam wejdzie, jeśli nie załamie? Trzeba sprawdzić tutaj z tego. Trzeba sprawdzić. Kasia, idzie tam wysoko? Tam nie ma kółka dyskusyjnego i nic jest do obejrzenia. Dzisiaj naciągamy. Cóż myślę, jak to się nie wyciąga? A ja będę inny. Ej, słuchaj, co? Jaka? Kolego mojego wygrywa. Krakowski kredens. No to jest do komenda, bo to teraz jakaś moda na zasłanianie się takimi. No tak, każda komenda ma coś zasłaniające. To byłoby fajnie. Na zajęciach się wie dziewczyna. Chodź tutaj, zobacz jak fajnie. Tutaj się też tak robię. To w komórce. I zobacz. No, wygodnie tutaj. No fajnie. Ale właśnie to prawda, że to co pytałeś Kamila, że u dziewczyn zawsze było wygodnie. Co jest? Co jest? Czuwaj. Czuwaj. A zaraz mi wyszła. Tak. Super, super to jest. Więc to jest nasza kolejna. No tak, jeszcze trzy zastępy. Rozpalenie dzisiejszego wieczora. Poproszę ducha Mikołaja Sochaja z nowego pierwszej książki Gminy Harcerzyżaki. Służba. To miejsce dla niego nie będzie. Jakoś tak cały czas żak. Wszystko mi to wszystko. Będę się najlepiej. Bo nie ognie.
nisko i szumią knieje. Burzy nowy jest wśród nas. Opowiada starodawne dzieje. Bohaterski jest spod kresowych stanic. O obrońcach naszych polskich granic. A ponad nami wiatr szumny wieje. Na i Toro. Nasze Szczepowy. Szczepowy Krzyżowskiego Zielonego Statu. 277 Warszawy i Dużo Kartecki Szczepowy. Nie Janka Pana Narodowego. Wielu drużynowych drużyn film. Będziemy mogli wejść i poznać historię Szczepu. Tu przy tym ogniu i ich opowieści. Tak, założyciela naszego Szczepu. Czuwaj, druhny i druhowie. Najstarszy, wobec tego mnie przypadł w udziale zaszczyt rozpoczęcia tej historii, którą wy tworzycie dalej. Wyobraźcie sobie, że dawno, dawno temu nie było jeszcze ani telefonów komórkowych, ani komputerów. Nie było u Szczepowskiego Zielonego Szczepu 277 warszawskich drużyn harcerzy i zuchów. Mało tego, nie było nawet Ursynowa. No a teraz jak widać, coś się przez te lata zmieniło. Ja chciałbym wam przypomnieć to, co dla was jest absolutnie zamierzchłą historią. Nie jesteście sobie nawet w stanie wyobrazić tam, prawda? Ja byłem harcerzem, wstąpiłem do harcerstwa, mieszkając w Krakowie do 27. Krakowskiej Drużyny Harcerzy imienia Piotra Wysokiego. Ponad 50 lat jak jestem harcerzem, a potem instruktorem. Za tydzień będę w miejscu swojego obozu harcerskiego, który prowadziłem jako drużynowy 50 lat temu. Dokładnie spotykam się z tymi harcerzami i tam 50 lat temu. Więc tam widzicie, że to w ogóle jakieś opowieści. Wtedy pokochania upanego prawie, że. Ale takie były, powiedzmy, początki. Teraz ja nagle z tego Krakowa, gdzie byłem potem właśnie z tego Szczepu Zielonego, byłem komendantem Bówca w Krakowie, w Starym Mieście, przyszedłem do pracy w głównej kwaterze harcerskiej. Byłem tam kierownikiem Wydziału Harcerskiego. Z kolei z tej głównej kwatery harcerstwa zamieszkałem na tworzącym się wówczas dopiero Ursynowie. Jestem mieszkańcem jednego z pierwszych bloków, które się zbudowało na Ursynowie. Także jestem też pewną historią samego Ursynowa. I w 79 roku zostałem po pracy w głównej kwaterze harcerstwa, objąłem jako dyrektor tworzącej się pierwszej szkoły. Taki wtedy był pomysł na 10-letnią szkołę. W 70 roku zostałem dyrektorem szkoły przy ulicy Dębowskiego. Tam, gdzie teraz jest liceum imienia Aleksandra Kamińskiego. Notabene to patrona właśnie wymyślili od razu powstał tam, jakby poprosiłem mojego byłego ucznia, którego wcześniej uczyłem w liceum Żmichowskiej. I teraz właśnie znowu pytanie, tak? Kto to był? Ten pierwszy drużynowy, który poprowadził tą pierwszą zbiórkę 10 lutego 81 roku w Lesie Kawacka. Kto? Jak miał na imię i nazwisko? Kto wie? Dobromir. Dobromir. Brawo. Tak? Główna nagroda, prześlemy pocztą nagrodę.
Dobromir Dziewula. Był wówczas studentem Wojskowej Akademii Technicznej i poprowadził tą pierwszą zbiórkę właśnie zielonego szczepu, jeszcze wtedy nie szczepu, tylko jednej drużyny. I tak to się wszystko zaczęło. Ponieważ powiedziałem, że ja pochodzę z Krakowa, z 27 krakowskiej drużyny harcerzy. Tam było 6 drużyn 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Myśmy tu wymyślili, ponieważ zaczęliśmy współpracę z tymże zielonym krakowskim szczepem, że stąd się wziął numer 277. I też zielony szczep, tak jak krakowski zielony szczep, który drużyna bardzo długo współpracowała. I dlaczego tylko nie tak jak w Krakowie są zielone chusty, tylko dlaczego jest zielonym, białym otopem? Właśnie dlatego, że ta pierwsza zbiórka odbyła się 10 lutego, to była zima, w lesie Tabackim były oświeżone drzewa po prostu i stąd właśnie wymyślili zbiórkę. W takim razie przyjmę barwę zieloną i właśnie z tym białym otopiem. Ja im napisałem wtedy piosenkę, którą mam nadzieję dzisiaj usłyszę, bo mam nadzieję, że tę piosenkę Zielona Chusta z Białym Otopiem, którą właśnie w 1981 roku napisałem dla pierwszą rocznicę powstania. Zielona chusta z białym otopiem, lasy zielone, białe obłoki, zieleń munduru i śnieżna biel, jeden ideał i wspólny cel. Zielona chusta z białym otokiem, białym korzenia, dobrym wysokiem, kręgu przyjaciół, zielony chleb. Na Urszynowie jest taki szczep. Dobromy gęsty stołowiczku, błyska zielona skra, szczepo ze zwiatem jak mówię, mundur harcerski nasz, czapka troszeczkę na bakier, dusza rogata w niej, jak polny z uszami nami, pachnący włosem to nie minę stąd. Wszystko przebiega błękitną, strzępioną pasmem gór, rzekują ku tej granicy białe. Że historia naszego szczepu nie jest banalna, jest bardzo ciekawa, jest inspirująca i przede wszystkim, nie wiem czy każdy z Was zdaje sobie sprawę z tego, to jest mniej więcej 1/3 historii harcerstwa polskiego. Harcerstwo na Ursynowie, tak jak powiedział Dróg Wojtek, powstało ponad 30 lat temu, a harcerstwo w Polsce ma 100 lat. Więc 1/3 historii harcerstwa wypełnia historia naszego szczepu. W ognisku powoduje, że kiedy ten pierwszy płomień zabłysł, zawsze pojawia się łza w oku, która przywodzi na myśl wiele wspomnień. Nie chcę Was zanudzać datami, ale chcę powiedzieć, że ponieważ nasza historia to 30 lat, to jest ona też nierozerwalnie związana z historią naszego kraju. W 1989 roku w Polsce zaszły olbrzymie przemiany. Odbyły się pierwsze, nie w pełni jeszcze, ale demokratyczne wybory. W 1989 roku powstała druga niezależna, nowa organizacja harcerska w Polsce, która nazywa się ZHR i której nazwę nosicie dzisiaj na swoich mundurach. Ale nie od zawsze nasz szczep był w ZHR-ze, ponieważ w 1981 roku, kiedy najpierw powstała idea założenia szczepu, a później pierwsza zbiórka w 1980 roku w lutym, nie było po prostu ZHR-u. To podjęliśmy wspólnie z instruktorami wówczas pełniącymi funkcje drużynowe naszego szczepu decyzję o tym, że zmieniamy
nasze barwy organizacyjne i w pierwszym ruchu przeszliśmy do też nowo powstałej organizacji harcerskiej pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego, rok założenia 1918, odwołującą się do historii przedwojennej harcerstwa. I jeszcze w tym samym roku, w roku 92 na jesieni, odbył się zjazd zjednoczeniowy dwóch organizacji powstałych po przełomie ustrojowym w Polsce w 89 roku. Organizacji ZHR i Związek Harcerstwa Polskiego, rok założenia 1918. I powstała z nich jedna organizacja, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Że jest to organizacja, która się na trwałe wpisała w historię polskiego harcerstwa. I myślę, że to bardzo dobrze, że istnieje wiele organizacji harcerskich. Nie wspomnieć wspomnianego już przed chwilą, ale chciałbym ten wątek jeszcze na chwilkę rozwinąć. Wątek Leszka Białaka, jednego z twórców naszego szczepu, pierwszego drużynowego żagli, pierwszej ursynowskiej drużyny harcerzy, który w tym roku odszedł na wieczną wartę. Osoby, która była dla wielu z nas wzorem. Kiedy na krótko przed śmiercią odwiedziłem Leszka w szpitalu, to też znaczące, że w szpitalu na Ursynowie, w Centrum Onkologii, powiedziałem mu, że wśród moich różnych archiwaliów znalazłem historyczny proporzec zastępu Kiwis, zastępu, który wchodził w skład drużyny pierwszej ursynowskiej drużyny Żagiew i był to jedyny w historii naszego szczepu zastęp, który zdobył pierwsze miejsce w legendarnym wówczas rajdzie panterkowym Chówca Mokotów, jeszcze wtedy Związku Harcerstwa Polskiego. Łosi potężny.